Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na... Analizę partii Magnusa Karlsena z Maxim Vasiela Grawem Bardzo silny francuski arcymistrz, który przekroczył w, swoim, w swojej karierze szachowej już 2800 ranking. No teraz ma trochę mniej, ale równie imponujący wynik. No, mistrz świata wiadomo, rządzi się swoimi prawami. 2855 fantastyczny zysk rankingowy, chociaż miał najwyższy ranking 2889 z tego co dobrze kojarzę. Moi drodzy, partia pochodząca z turnieju z Oslo, to znaczy grana w internecie. Jest to finał e, turnieju Grand Chess Tour i tempo gry 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Zapraszam do analizy Partia Myślę, że e, ciekawa z tego względu, że pokazuje totalną dominację e, w rozumieniu powiedzmy szachów mistrza świata nad swoimi e, przeciwnikami, e, gdyż ta partia no, może nie będę za wiele zdradzał. Przejdźmy do akcji. E4 C5 ze strony czarnych, obrona sycylijska nam się szykuje. Wariant Najdorfa jest główną bronią tutaj francuskiego arcymistrza, stąd Magnus zagrywa skoczek C3 i widać gołym okiem, że nie chce przechodzić do obrony, do wariantu Najdorfa, ale można oczywiście po ruchu D6 tak też następuje: można zagrać sobie skoczkiem na F3, skoczek F6, zagrać D4 i wariant Najdorfa by powstał, oczywiście, potem jeszcze ruch A6. Lecz Magnus Carlsen postanowił zagrać z Gońcem na b5 dając szacha. No i mamy tutaj dużo opcji, zasłony tego króla. Wiadomo, tutaj skoczek, skoczek, Gońc. Hetmanem raczej nie polecam. Goniec zagrał na d7, no i tutaj nastąpiła szybka wymiana. I pytanie jest teraz takie, czym zbić? I powiem szczerze, że tak naprawdę czym byśmy nie zbili? No, nie polecam również królem, no królem to oczywiście wykonują tylko zawodnicy typu Nakamura takie posunięcia. Tutaj można zbić hetmanem i skoczkiem. Hetman wybija w porządku, ten skoczek może się przydać wyżej troszeczkę do centrum. Skoczek zagrywa na F3, skoczek C6 i posunięcie D4. No grać tak trzeba, oczywiście idziemy pionkami do centrum, atakujemy i staramy się rozwijać kolejne figury do akcji. Pionek wybił na D4 i skoczek wybił na D4. Takie szybkie wymiany w centrum ze strony czarnych raczej są niekorzystne, z tego względu, że hetman stanął ładnie na polu d4 w centrum i e, byłby w zasadzie nie do ruszenia, a powiedzmy po wybiciu i wybiciu, jeżeli by nastąpiło e5, no to po wycofce hetmana tutaj powstaje bardzo dobry punkt zaczepki dla białych, więc czarne tu mogłyby mieć spore problemy z utrzymaniem, z utrzymaniem tej partii. E, mimo wszystko już mogę tak stwierdzić, no bo na wyższym poziomie Słabość w centrum może się okazać już dramatyczna. E, ok, e, w tej sytuacji czarne zagrały E6. Prawidłowo, to są wszystko prawidłowe ruchy, i myślę, że większość z nas w tej sytuacji wyprowadziłoby gońca tutaj na E3, co jest naturalnym i dobrym posunięciem. Można by było też zrobić po prostu roszadę. To są wszystko w porządku ruchy, no ale Mistrz Świata miał inne plany i zagrał po prostu B3. Komu z nas taki ruch do głowy by przyszedł? Od razu powiem, że silnik tego posunięcia za bardzo nie lubi, aczkolwiek nie pokazuje tak, że to jest jakiś super błąd oczywiście. No ale powiedzmy z oceny w tej sytuacji około 0,70 na plusie dla białych. Po tym ruchu jest minus 0,19, coś w tym stylu. Więc czarne tutaj mają. No, nie chcę mówić przewagę, ale powiedzmy nie ma problemów. Dla osób, które jeszcze nie wiedzą, jeżeli jest przy silniku plus, oznacza to przewagę białych. Białych oczywiście to zależy, jaki jest plus, a jeżeli jest minus, to przewaga czarnych. Ok. Goniec zagrał na E7, goniec na B2, skoczek na F6. Wszystko się trzyma. No i można by było zrobić po prostu roszadę. Tego białe nie czynią. I gra Magnus carlsen Hetmanem na D2. Ok. O co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi, moi drodzy? No myślę, że wszyscy się domyślamy, że... Król planuje zrobić długą broszadę. No, Magnus y, p, słynie z takiej niekonwencjonalnej gry, takiej innej, troszeczkę próbuje przeciwnika zamieszać w dosyć prostych pozycjach. Jest mistrzem wyciskania remisowych sytuacji. Ta pozycja nie jest jakaś y, agresywna, to widać gołym okiem, y, więc y, musimy się przygotować na grę bardzo techniczną. Ale tu się za chwilę upraszcza, bo partia była dosyć krótka. I moi drodzy, y, tutaj zaskoczenie ze strony Francuza, no bo tutaj wystarczyło, robić po prostu krótką roszadę i grać naturalnie wieżami po linii D, C i tak dalej, lub na, stanąć wieżą na linii E. Coś w tym rodzaju. No ale Francuz zrobił długą roszadę, co może nieco dziwić i pokazuje tutaj termometr, nasz silnik szachowy, że ta pozycja jest no, cały czas równa oczywiście, ale to z małego minusika zrobił się mały plusik. Nieistotne w takich sytuacjach ocena silnika myślę, że nie ma kompletnie znaczenia. Roszada ze strony Magnusa Karlsena i posunięcie D5, jakże prawidłowe, jakże normalne, starają się tutaj czarne grać w centrum dosyć mocno. No i teraz trzeba jakoś zadziałać. No. Można by było próbować bić tutaj skoczka na C6, ale po wybiciu Hetmanem. Taki nieprzyjemny rentgen, no więc białe schodzą od razu Hetmanem, zrozumiała decyzja. Goniec zagrał na C5 za takiem skoczka. No i teraz należy wybić po prostu. Pionek raczej nie wybije, chociaż to nie byłoby chyba jakieś takie tragiczne powiedzmy, ale po co sobie psuć strukturę, jak można zbić figurą tego skoczka. Zawsze tutaj pozostaje jakaś nauka. Myślę, że nawet w takich minimalnych niuansach w ten sposób my gramy, uczymy się fajnych nawyków w szachach i gramy coraz lepiej. Analiza partii, tak już na marginesie mówiąc, jest niezbędna do podnoszenia poziomu gry w szachy. Tego no, trzeba się trzymać i trzeba o tym pamiętać. I teraz, moi drodzy, w tej sytuacji tutaj um, następuje szereg wymian. To tak, jakby zawodnicy zaraz mieli się zgodzić na remis. No i Magnus wybija na d5, skoczek wybija na d5. Wybicie na D5, wybicie na D5, wybicie na D5. O, przepraszam, rozpędziłem się trochę. E, tu już się wymiany zatrzymały. E, I Magnus zagrywa posunięcie F3. E, może sobie na coś takiego pozwolić. Dlaczego ten ruch jest e, równie ciekawy? Chociaż pozycja jest totalnie równa. E, chodzi o to, żeby postawić pionki przede wszystkim na białych polach, już je przygotowywać do tych, e, i przyzwyczajać do tych białych pól. Można tak rzec, e, gdy mamy tutaj gońce na czarnych polach. E, no bo. Jak przeciwnik ustawi nam na przykład pionki w taki sposób, no to goniec będzie miał szansę je atakować, aczkolwiek nie zawsze to się wiąże z sukcesem z tego względu, że pionki czasami zablokują gońca. No i właśnie tutaj powstają te arcy ciekawe niuanse w tej partii. F6 ze strony, właśnie francuza i widzimy co się dzieje. No wiadomo, że czarne tutaj nie chciały, żeby ten pionek był atakowany. No, można by było próbować jakoś tam grać wieża HD, H na D8, ale to silnik widzi, że to jest dobry ruch. Tylko co będzie po stracie piona, tak. No ale to już mówię. Ludzkie oko tutaj i umysł inaczej interpretuje tę sytuację. F6 ze strony czarnych, no i wieża wybiła na D5, Hetman wybił na D5, wieża D1 z szachem dla Hetmana, można by powiedzieć, no ale Hetman oczywiście na C6 wraca. I moi drodzy, jesteśmy w takim punkcie tej partii. Gdzie szachowy silnik ocenia to jako plus 0,70? Powiem szczerze, że to jest całkiem dużo, jak na tak równą pozycję można by powiedzieć. W kontekście materialnym, no bo tylko różnica jest taka, że na skrzydle królewskim są trzy piony, a u czarnego są cztery piony. Odwrotnie, jest na drugim skrzydle trzy piony na dwa piony. Jak sobie z tym radzić? Tutaj Mistrz Świata pokazuje nam bezbłędną niemalże grę w takich symetrycznych pozycjach. A4. Pierwszy y, taki ciekawy ruch, może nie jest jakiś arcyważny, ale to trochę rozpycha, nie pozwala tutaj zagrać B5 i zawsze tutaj troszeczkę przestrzeni łapiemy. Y, główna jeszcze jedna rzecz, y, pragnę wspomnieć, piątki stoją cały czas na białych polach. Król zagrywa na B8 y, i to jest ciekawe zagranie, znaczy ciekawe. No takie w końcówce król się wycofuje dziwne, ale pytanie, dlaczego na przykład nie można by było próbować wymieniać tych wieżyczek w tej sytuacji? Y, no otóż, y, dzieje się tu prosta taktyka. Jaka? Można sobie zawsze materiał zatrzymać i poszukać odpowiedzi. Można by było tu po prostu wybić to i dać szacha hetmanem na D3 z jednoczesnym atakiem na pionka. A zdobycie jednego pionka w równej takiej pozycji, no to jest w zasadzie bardzo, bardzo dużo i może się to przekładać na y, zwycięstwo w partii. Otóż po ruchu A4 król zagrał na B8 i mistrz świata gra król B1. Króle, króle sobie zatańczyły. Porządku. Posunięcie E5 ze strony czarnych. No i Hetman D3. Widzimy tutaj pozycję, gdzie jest równo w materiale. To już się powtarzam. A jest mały taki niuans, który daje przewagę białym. Nieznaczną, wprawdzie, ale z praktycznego punktu widzenia, to czarne mają tutaj może nie chcę powiedzieć kłopoty, problemy, lecz dosyć trudną sytuację. No bo wolna linia. To jest bardzo duży atut ze strony białych, i nie wiadomo za bardzo, jak się przed tą wolną linią bronić. Ale to, że mamy wolną linię, to nie znaczy, że już wygrywamy. Trzeba wykonywać dalej posunięcia i to udowodnić. W tej sytuacji, goniec zagrał na E7 z planem prawdopodobnie wieża D8. Na co Magnus Carlsen odpowiedział dobrym ruchem. I to jest posunięcie chyba najlepsze w danej pozycji. Można spróbować sobie znaleźć, spróbować poszukać tego posunięcia. Zachęcam do zatrzymania materiału. Otóż, moi drodzy, jest to ruch Hetman F5. No, na pierwszy rzut oka wydaje się normalnym ruchem, ale to jest bardzo precyzyjne zagranie. O co tutaj chodzi? Przede wszystkim Hetman dalej nie puszcza tego pionka H7. Każde takie zagranie pod tytułem G6 wiązałoby się z piękną taktyką. Na przykład goniec e5 i tutaj zdobywamy materiał no jeżeli na przykład król odejdzie na a8 powiedzmy w ten sposób, to hetman na d7 i tak naprawdę od hetmana od ataku pionka na hetmana uciekamy i zdoby, zdobyliśmy pionka, no nie trzeba chyba dalej tu przestawiać, bo jak hetman zbija wieża zbija, atakujemy gońca nie tracimy tutaj figury w żaden sposób w tej sytuacji więc g6 jest niemożliwe i muszę przyznać, że no niezwykle ciekawe takie kąśliwe. Jeszcze o co chodzi? Wprowadzamy wieżę na D7. To jest bardzo kluczowy moment i bardzo, kluczowy moment, bardzo kluczowe posunięcie, można by powiedzieć. A6, no ro, robi tutaj czarny lufcik. No i Magnus Carlsen oczywiście mógłby tutaj już wieżą zagrać na D7. Byłoby to jak najbardziej dobre posunięcie i myślę, że bardzo no uciążliwe. Zagrał jednak H4, co się przekłada na to, że łapie przestrzeń na królewskim skrzydle, no nie był to chyba jakoś super precyzyjny ruch, aczkolwiek nie jest to ruch zły, broń Boże, tylko że tutaj wieża mogłaby od razu zagrać na D7. h ze strony czarnych, no to niestety też jest już niedokładność spora. Dlaczego? A dlatego, że właśnie wjeżdża tutaj wieża na pole D7, co można było zrobić oczywiście już ruch wcześniej. No, i teraz moi drodzy, jak dalej tutaj grać? Otóż, jeżeli będzie zagranie takie jak G6, żeby odpędzić Hetmana od obrony wieży, to mamy znowu zagranie Goniec E5, i po odejściu króla, powiedzmy na A8, jest ruch Hetman D3. Bronimy wieżę, i cały czas tego gońca odbijamy, zdobywając pionka. Więc tutaj się wszystko dobrze kalkuluje. Wieża D7 i wieża E8. Niestety, ogromny błąd. Czarnych. Jak to wykorzystać? Można spróbować zatrzymać materiał i poszukać odpowiedzi. Ja już pokazuję, jak w partii nastąpiło. Magnus rozgrywa to bezbłędnie. Koniec E5. Strzał. E cały czas ten sam motyw istnieje i teraz to po prostu wchodzi. Jeżeli pionek by wybił na E5, tak nie nastąpiło, ale sprawdźmy. No to Hetman wybija, czyli dwa pionki zdobyte przez białe. Król musi. Uciekać, no i wieżę zbijamy na 7. No, jak się wymienią wieże, no to sprawa jest oczywiście bardzo prosta, banalna. Jak się nie wymienią, to jest w zasadzie to samo. Dwa pionki więcej, które nie są słabościami, wszystko się pięknie trzyma. To jest. Bardzo prosta pozycja na tak na dużym poziomie, żeby wygrać. Nawet na, niż, na niższym poziomie, myślę. Plus 3 tutaj wskazuje silnik. Po biciu na E5 król zagrał na E8 i moi drodzy, ostatni ruch w partii, który wygrywa tę pozycje i zagrał tutaj Magnus Carson. Zabójcze posunięcie. Zabójcze, ale prosta. Wieża C7. Dlaczego koniec partii? Tutaj Francuz oczywiście się poddał i musimy wiedzieć no dlaczego się poddał. Otóż jeżeli będzie zagranie Hetmanem na B6, to mamy proste ruch: Wieża C8, Wieża C8, Hetman C8, Król A7, no i Mat. Po zabawie. Mamy jeszcze inne odejście, oczywiście Hetmanem na D5. No i w tym, w tym układzie też trzeba sobie jakoś poradzić. Otóż dokładnie to samo: Wieża C8, Wieża C8, Hetman C8. Król A7, no i goniec B8, które wygrywa bardzo szybko. Jeżeli Król B6, to mamy bardzo ładnego mata na C7. Zawsze pamiętajcie, że możecie sobie materiał zatrzymać. I teraz jeszcze można by było, oczywiście, zagrać inaczej. Po gońcu B8 król może iść na A8. No a tutaj dajemy mata w dwóch posunięciach. Goniec C7, aby bronić tego pola, król musi zagrać na A7 i mat. Moi drodzy. Trzeba przyznać, że sekret i mistrzostwo szachowe drzemie w szczegółach i w takich niuansach. Ta partia była tego dowodem. Gratulujemy mistrzowi świata w fajnej, rozgrywa, rozegranej partii, chociaż Francuzowi też kibicuję, bardzo go lubię. Zresztą, moi drodzy, to chyba na tyle. Dzięki za uwagę. Na razie, cześć.